Hej, hej, z tej strony Kamila. Witaj w przyspieszonej wersji live'a z zabawy Arczurna Lovelove. Temat ostatniej zabawy brzmiał tekstura. Tekstury można wykonać na różne sposoby, z różnymi mediami. Tekstury mogą być zarówno wizualne, jak i dotykowe. No, słuchowymi powiedzmy nie zajmujemy się w Arczurnalu. Ja postanowiłam wykorzystać folię, która mi się napatoczyła podczas oprawiania jednego z layoutów. Jest to folia, która zabezpiecza pleksi w ramkach. Rozsmarowuję farbę akrylową, dosyć grubą warstwę, żeby po przetransferowaniu móc jeszcze, że tak powiem, pomieszać tą farbę. To, co zostaje na folii, wykorzystałam później w innym art journalu, to znaczy później, chwilę później, żeby nie zaschło. Natomiast wycięłam tą część z tej retransmisji. Podobną teksturę możecie uzyskać nakładając farbę na jedną ze stron i składając te strony, ale dla mnie to jest o tyle trudniejsza wersja, że jeżeli nałożycie zbyt mało farby lub w niektórych miejscach będzie ona zbyt cienko nałożona, to może Wam się skleić. Mogą Wam się skleić strony, przez co no niestety możecie zrobić sobie. Jeżeli chodzi o wpisy w Artjournalu, które tworzymy dla własnej przyjemności, no to powiem szczerze, że jeżeli zdarzy nam się pomyłka, to są dwa wyjścia. Albo brnąć w to dalej, bo coś się poprawi, albo zacząć od nowa. Ja tutaj i pomimo tego, że suszyłam to tło i w czasie live'a mówiłam, że farba musi wyschnąć, bo inaczej nakładane kolejne warstwy będą się mieszać. I tak miałam na tyle grubo tej farby, że ten żółty, który w tej chwili jeszcze jest żółty, no później zrobi się taki bardziej brązowy. Więc to była pierwsza pomyłka, znaczy jedna z pierwszych pomyłek, bo pierwszą to było nałożenie zbyt dużo po lewej stronie różowego, co wytłumiłam nieco dodaniem jeszcze tego szafiru. Tak czy inaczej, ja jestem tego zdania, że brzydka faza artjournalowych teł zawsze jest do jakby do zmiany, do odwrócenia, do upiększenia, więc będę to wciąż powtarzała, że dobrze jest pracować nad tłem, nie zrażać się i próbować coś zmienić, próbować zmienić to na tyle, żeby nam się zaczęło podobać, albo pracować nad tłem tak długo, aż zacznie ono nam się podobać. Prócz tego, że uzyskałam teksturę z folii, nakładałam farbę i palcem, i szpachelką, dzięki czemu też uzyskałam kolejne rodzaje tekstur. A teraz dodatkowo planuję stemplować folią i znaczy folią bąbelkową i folią aluminiową, o tak. Wyjęłam sobie też jeszcze inne elementy, bo no, możecie użyć wszystkiego, no, co Wam się tylko spodoba. Ja zaczynając ten wpis, tak nie do końca wiedziałam, co użyję na pewno. Natomiast wiedziałam, że chcę się pobawić różnymi rodzajami tekstur. Tak czy inaczej, no użyłam już w moim artjournalu wcześniej tekstury z użyciem, znaczy wykonywałam teksturę z użyciem wałka, wykonywałam teksturę z użyciem suchego pędzla, więc no, te dwie techniki jakby pominęłam, ale postawiłam na takie zabawy, powiedzmy, brudno-farbowe.
tutaj robiłam sobie te odciski z folii bąbelkowej i nie wiem, czy widziałeś wcześniej, tam niebieski u góry mi się zbyt mocno zlał, więc starłam pędzlem i jeszcze raz odbiłam. I tak można właśnie z farbą akrylową podziałać dłużej, dlatego że jeżeli nakładamy ją na wysuszoną powierzchnię bądź na gesso, no to jest ten moment, który można zawsze jeszcze coś zmienić. Tutaj stempluję właśnie teksturę z farbą akrylową różową. Przez to, że no, pracuję przy dosyć jasnym świetle, ta farba mi błyszczy. Tutaj też na filmiku widać te refleksy i dlatego muszę podnosić co jakiś czas do góry mój art journal. Wciąż jest mi za ciemno, więc dodaję białej farby. No i to jest to, o czym ja cały czas mówię i powtarzam. Jeżeli wciąż nie jest tak, jak chcesz, zrób tak, jak chcesz, żeby było. I teraz to tło bardziej mi przypomina to coś, co chciałam uzyskać. Oczywiście rozświetlać można na wiele sposobów. Można było po prostu przemyziać tu i ówdzie gąbeczką z białym gessem bądź z białą farbą. Natomiast, no tak jak mówię, temat wyzwania to tekstura. Chciałam użyć tutaj różne rodzaje tekstur, co mi się moim zdaniem udało. Samo tło jakby samo w sobie nie jest moim zdaniem takim wpisem skończonym, aczkolwiek ja uwielbiam najbardziej z tworzenia w art journalu tworzyć tła. Każdy ma coś, z czego jest, no co bardzo lubi, tworząc art journale. Ja lubię najbardziej robić tła. Lubię się bawić, delektować i eksperymentować. Niemniej jednak, żeby wykończyć wpis, lubię dodawać również jakiś element wizualny i napis. W tym przypadku moim elementem wizualnym jest ćma, którą odbiłam na papierze, który wpadł mi w ręce, a kolor, barwę uzyskałam przez wycieranie wałka podczas pracy na płytce mixmediowej. Tutaj w tym wypadku również pobawiłam się teksturą, ponieważ właśnie ta odbitka jest w formie takiej tekstury, to znaczy kolor tej odbitki. Ok, teraz miałam bardzo duży zgrzyt. Odbitka była dla mnie za ciemna, natomiast uważałam, że jeżeli użyję białego papieru, no to będzie zbyt jaskrawa, zbyt mocno będzie się odcinać od tego, co mam. Więc próbowałam jakoś wygłuszyć moje tło, ale nie chciałam tego zrobić zbyt mocno, zbyt kontrastująco, zbyt tak no ostro. Dodałam kredką Stabilo Woodies jakieś pazgroły, próbowałam nią zrobić tło, niestety nie wyszło, więc postawiłam na tradycyjne no, troszeczkę gąbką podcieniowanie. I przyklejam moją odbitkę. W zasadzie no to koniec mojej zabawy, no bo jeszcze tylko napis i obrysy. No i tutaj o ile miałam jakby jakiś plan, no bo nie chciałam robić cieniowania tej ćmy, dlatego że skoro rozjaśniłam tło, no to bałam się, że dodanie jej cienia pod spodem w formie akwarelki no zbytnio znowu przyciemni to tło, więc dodałam jedynie obrys. W
wybrałam sobie napis i też dodam obrys. No i tutaj się pojawił ząg. A jako, że lubię, żeby ktoś się uczył na moich błędach, to muszę o tym powiedzieć, ponieważ wcześniej próbowałam to tło wytłumić kredką Stabilo Woodies. Ta kredka jest na bazie, powiedzmy, wosku, no czegoś w tym stylu. No i tutaj niestety mój marker troszeczkę się przytkał tym. Udało mi się obrysować, ale mam niestety wrażenie, że zabiłam mój marker Posca. I to samo zrobiłam z ciemnym cienkopisem, ponieważ no, o ile udało mi się większość obrysować, to pod koniec chyba najechałam właśnie na tą kredkę. No i cienkopis również chyba zabiłam. No ale trudno. Informuję, żeby pamiętać, żeby po woskowanych kredkach, żelowych kredkach nie jeździć markerami i cienkopisami. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli chcesz dołączyć do zabawy, to zapraszam serdecznie. Artjournalowe. Temat ogłaszam co tydzień w piątek na moim Instagramie. A tymczasem się żegnam. Pa!